Będzie ciężko. No gramy. Witam serdecznie. No zrobił ruch. On tu mnie jakoś tak atakował. A, szachownicę widać, no to dobrze. To dobrze, że szachownicę widać. E4 chcę zagrać. A ja wyjeżdżam za kamerkę. Nigdy nie. O, teraz lepiej. Ta kamerka jakaś taka krzywa. Jak to grać? No goniec E3 zagram. I tu będę w próbce C5. Mogę B4? No, zroszuję. Mogę zroszować. O, teraz zagram B4. To jest dwa razy bronione. I C5 zagram. Nie wiem, gdzie hetmana ustawić. Na B3. A może tu. Tu broniony. Skoczek H5 nie ma. A, to trzy razy C5 atakowane. O, to teraz zauważyłem. No H3 mogę zagrać. Zbiję i... I gońca na F2 postawię. I się hetman nie zmieści. Chociaż może zbyt dziarsko sobie tak poczynam. O!
Zaraz dostanę mata, jak będę tak grał nieostrożnie. Póki co nie ma mata. Wieżą powinienem odejść. O. Patrz pan, jaki chitrus. I na A4 będzie szach dobry. Muszę się zastanowić. No może łyk wody mineralnej. Mam szacha na C4. Tam niepotrzebnie biłem tego, no trudno. Skoczek F6 zagram. Stanę tu i tu. Tylko po wieża H7 nie mam ruchu. Skoczek F4. Na szczęście pan Piotr nie gra za szybko. Chyba zaraz przekroczy czas. Może gra z telefonu, ma słabe łącze, nie powinienem się tak cieszyć. To nie elegancko się tak cieszyć. Dziękuję bardzo, no ale bardzo ciekawa partia.